Oprócz Kamila Marcin Bocheński, Krzysiek Marciniak, Bartek Pawłowski, właśnie on przy piłce, Bartek Pawłowski i słupek ratuje w tej sytuacji denaturat. Michał Królak nie sięgnął piłki. Bartek Pawłowski tracił piłkę, Marcin Bocheński, Marcin Siwek. Krzysiek Marciniak utrzymał się przy piłce. Krzysiek Marciniak doskonale wyłożył futbolówkę do Pawła Bocheńskiego i to była najlepsza sytuacja w tym spotkaniu do zdobycia gola. Kamil Cywiński, prawa noga, dobra próba Kamila Cywińskiego, jeszcze Kajetan Kilisz. No i tym razem to Kamil Marciniak ratuje swój zespół przed utratą bramki. A po chwili mieliśmy fatalny błąd Piotrka Kwiatkowskiego. Nawet nie dojrzałem, kto tam ostatni dostał piłki po stronie Nowej Gwardii. Tak czy siak, Nowa Gwardia prowadzi 1-0 dla denaturatu. Marcin Bocheński kontra Nowej Gwardii, szansa na 2-0, Marcin Bocheński. Kajetan Kilisz, celne uderzenie na bramkę Nowej Gwardii, paruje piłkę Kamil Marciniak. Kamil Cywiński, ostatnie sekundy, Kamil Cywiński broni Kamil. Paweł Bocheński, nadal Paweł Bocheński, uderzenie! To reakcja popularnego Pawki. Kamil Koloński, wyłożona piłka przez Marcina Bocheńskiego. 16 minuta gry, Nowa Gwardia prowadzi już różnicą 2 bramek. Michał Królak, Kamil Cywiński. Coś nieprawdopodobnego. Kamil Koloński, odpowiedź Nowej Gwardii na ostatnie ataki denaturatu. Krzysiek Marciniak, Marcin Bocheński. Czy będzie 3-0? Nie, piłka dla denaturatu. Kamil Marciniak dzisiaj naprawdę kilka kluczowych, znakomitych interwencji. Golkiper NG. Kajetan Kilisz! No i ma też sporo szczęścia Kamil Marciniak.